Norbert Daszkiewicz, po ciężkim boju na Army Fight Night 8. Norbert, na początku gratulacje. Dziękuję bardzo, witam wszystkich. Norbert, pierwsza runda po twoje dyktando, klincz przy siatce, później sprowadzenie do parteru, lecz druga runda, już chwilę kryzysu, przeciwnik trafił cię prawem w szczękę czysto, podłączył cię na chwilkę chyba, tak? To znaczy podłączyć, może nie podłączyć, poczułem w drugiej rundzie ciosy, gdzieś tam na chwilę mnie zamroczyło, ale byłem cały czas w walce, słyszałem cały czas swój narożnik, słyszałem co mówią, wiedziałem co będzie robił mój przeciwnik, ale tak to czasami jest, że po prostu głowa gdzieś tam wiedziała, ciało gdzieś tam nie do końca chciało robić to, co chciała głowa i tak wyszło, lecz cieszę się, że jakoś nad tym zapanowałem, przetrwałem ten gorszy moment i wyszedłem na prostą po tym i udało się wygrać. Trzecia runda, w połowie trzeciej rundy sprowadziłeś swojego przeciwnika do parteru. Czułeś, że jeśli go przytrzymasz do końca, to wygrałeś ten pojedynek? To znaczy, ciężko mi powiedzieć, bo jakoś tak mało pamiętam teraz, ale wiedziałem, że jak będzie clinch, że jak będzie siatka, to moje szanse rosną i gdzieś tam do końca tej walki będzie to wszystko pod moje dyktando. Słuchaj, plan walki chyba był taki, że prawy, lewy i zejście do clinchu i dociskanie do siatki. Widać było, że już później twój przeciwnik troszkę cię przeczytał. To znaczy cały czas czekałem na jakiś tam ruch mojego przeciwnika, on jakby cały czas mnie gdzieś tam straszył, ale przez całą walkę nie było tego takiego momentu, w którym ruszył. Ja czekałem na to, żeby ruszył, żeby gdzieś tam zanurkować pod te ciosy, ale on tak jakby zaznaczał gdzieś na początku chęć czegoś robienia i nagle się wycofywał, tak do końca to mnie trochę zgubiło, bo nie wiedziałem, czy on w końcu wejdzie we mnie, czy czeka, tylko żebym ja w końcu wszedł w niego. Tak trochę zaczęło mnie mylić to co on robił, ale no udało się. Jestem zadowolony, ciężka walka, to tym bardziej dla mnie na plus. I co mogę więcej powiedzieć? No jestem zadowolony z tego, co się stało. Norbert, wyrastasz tam powoli na weterana gali Army Fight Night. To był twój trzeci pojedynek wygrany. Jakie plany na przyszłość? Być może jakieś przetagowanie pasa? To znaczy nie chciałbym na tą chwilę mówić, co będzie w przyszłości. Na razie wszystko mnie boli. Jestem szczęśliwy, zmęczony i cieszę się, że udało się dzisiaj zwyciężyć. To jest jakby teraz dla mnie najważniejsze. Chcę gdzieś teraz sobie odpocząć, spędzić czas gdzieś tam więcej z moimi bliskimi. Jakby odpocząć, zresetować się, a co pokaże przyszłość, to zobaczymy, będziemy rozmawiać z włodarzami. Na razie na nic się nie nastawiam. Zwycięstwo nad byłym zawodnikiem organizacji KSW jest jakąś dodatkową wisienką na torcie do tej wiktorii, którą odniosłeś dzisiejszego wieczoru? To znaczy na pewno uważam, że Maciek, mój przeciwnik, postawił mi wysoko poprzeczkę. Cieszę się, że tak było, bo nie chcę walczyć łatwych pojedynków, łatwo wygrywać, bo to nic nie wnosi do mojej kariery. Chcę właśnie ciężkie boje toczyć. To jakby mnie buduje, pokazuje mi, na co mnie stać, na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę, nad czym pracować. I to, że jest byłym zawodnikiem KSW, jak najbardziej jeszcze bardziej mnie cieszy, bo po to się trenuję, żeby walczyć z najlepszymi, nie ze słabymi przeciwnikami. No i to mnie buduje, nie, w mojej karierze, w moim postępowaniu. Ale twoje kolejne walki dalej będą pod banderą Army Fight Night? No na tą chwilę wszystko na to wskazuje i czuję się dobrze w armii. Wygrałem trzeci pojedynek. Mam nadzieję, że tam w przyszłości włodarze też będą widzieć mnie gdzieś wyżej w tych rozpiskach. Ale tak jak mówię, ja się nigdzie nie śpieszę, jestem jeszcze młodym zawodnikiem. Wiem, że jeszcze wiele przede mną, także nie mam zamiaru nigdzie jakby udowadniać komuś, czy gdzieś sobie na siłę udowadniać, że powinienem już iść dalej. Jestem tu, gdzie jestem, uważam, że prowadzę swoją karierę rozsądnie i mądrze i gdzieś tam szczebel po szczebelku idę do góry, rozwijam się i myślę, że to jest dla mnie najlepsza droga. Widziałem, że twoja podopieczna przyjechała też ci kibicować w tej walce. Tak, przyjechała jakby... Spędzamy ze sobą jakby dużo czasu, trenujemy razem, gdzieś tam mamy dobry kontakt. Fajnie, że nie tylko ona jest moją podopieczną, przyjechało tu dużo innych moich podopiecznych, z którymi trenuję na co dzień, za co im dziękuję, no bo naprawdę jest to duże wsparcie. Gdzieś tam się wiążemy bliżej, mamy dobre kontakty. No o to chodzi chyba, żeby być jakby jakąś drużyną, wspierać się nawzajem. I dziękuję im za to, że tutaj są. Nawet w twoim narożniku były osoby związane z organizacją MMA, może nie takie, które walczą, ale które współorganizują. To znaczy, tak, chodzi o mojego menadżera, jest nim Piotr Klipski. Od niedawna współpracujemy, jakby jestem zadowolony z tej współpracy. Oczywiste jest to, że był ze mną tutaj na gali, no bo też jest jakby częścią mojej drużyny, też mnie gdzieś tam wspiera, pomaga mi, jakby mam dużo nowych ścieżek jakby otwartych dzięki tej współpracy. Jestem zadowolony i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z mojego teamu nie był na mojej walce przy mnie, no bo jednak po to tworzymy tą drużynę, po to budujemy
siłę jakby całej jakiejś tam naszej grupy. Nie po to, żebym był sam tutaj, na co pracuję całe życie, tylko dzielę się z tym, z całą moją ekipą. Cieszę się, że są, jakby fajnie, że mogę się z nimi dzielić tutaj tymi emocjami, bo myślę, że każdy z nas jakieś tam emocje tutaj dzisiaj miał, oprócz mnie. No i jestem z tego zadowolony, że jesteśmy jednością, jakby współpracujemy i idzie to w dobrą stronę. To co, ten dziękujemy, lecz rany wojenne i teraz możesz mieć czas na zabawę. Dokładnie, jest to leczyć, bo naprawdę wszystko mnie boli, ale ja, tak jak mówię, jestem zadowolony, cieszę się, każdy ból teraz, który czuwam, jest dla mnie szczęściem, a nie jakimś tam problemem. Dzięki. Dziękuję bardzo.